Państwowa Komisja Wyborcza to 9 sędziów, którzy odpowiadają za organizację wyborów. Niektórzy z nich trafili tu jeszcze za czasów Wojciecha Jaruzelskiego. Od wtorku nie są dostępni dla dziennikarzy. Przestali odpowiadać na pytania o skandaliczny przebieg wyborów samorządowych. Unikali także odpowiedzi na pytania o dymisję. Jeśli chodzi o moją osobę, proszę o odrobinę cierpliwości. Chcemy zakończyć te wybory. Śmieszne, nieprzyjemne, trochę głupie. Coś, czego nie powinno, co się nie powinno wydarzyć. Tak o działaniach PKW mówią socjologowie. W jej obronie wystąpił z kolei prezydent. Przed południem spotkał się z prezesami trzech sądów, które wysuwają kandydatów do komisji. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Tylko one mogą wnioskować o dymisję członków PKW. Nie widzą jednak takiej potrzeby. Nie dajmy się zwariować. To się da wszystko policzyć. Da się to potem również uwzględnić w działaniach politycznych, tak aby uniknąć podobnych problemów, kłopotów na przyszłość. Okazuje się, że wielu problemów można było uniknąć już w przeszłości. Już w maju 2013 roku napisałem do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Poseł przedstawił propozycję cyfrowego zabezpieczania wyborów. Zwracam uwagę, że PKW nie powinna zlecać opracowania systemu informatycznego zewnętrznej firmie, ale stworzyć go sama. Poruszył także sprawę serwerów, które zbierają nasze głosy, a które prawdopodobnie znajdowały się w Rosji. Pan minister Michałowski zignorował te uwagi, które, jak się okazuje, dziś były bardzo zasadne. Od 2 lat wiadomo, że Państwowa Komisja Wyborcza współpracuje ze swoimi odpowiednikami z Rosji. Jej członkowie szkolili się w Moskwie 2 razy, w 2012 i 2013 roku. Jeżeli owocem szkoleń w Rosji PKW jest bezwład, chaos, który doświadczamy w Polsce, to podkreślam, zły kierunek. Cyfryzacją PKW nie interesowały się służby specjalne. ABW zalecała jedynie opracowanie własnego systemu informatycznego. Spoczywa obowiązek jego bezpieczeństwa sprawowania na Państwowej Komisji Wyborczej, na administratorze i firmie, która to prowadzi. To jest jedna wielka blaga. I nawet jak są informacje, tak jak pan redaktor mówi z ABW, o tym, że coś jest źle, to się z tego nie wyciąga wniosków, ponieważ trzeba było po takiej informacji wyciągnąć jakieś wnioski. Tych wniosków nie wyciągnięto. Wnioski musiała wyciągnąć PKW, bo na kilka tygodni przed majowymi eurowyborami przeniosła swoje serwery do kontrolowanej przez Skarb Państwa firmy Exatel. Jej prezesem jest polityk Platformy i były wiceminister spraw wewnętrznych Marcin Jabłoński. Z kolei wiceprezesem syn sekretarza stanu w kancelarii premiera Władysława Bartoszewskiego. Do czasu tego wydania wiadomości firma Exatel nie odpowiedziała na pytania o hakerski atak na serwery PKW. Mnożą się za to pytania o uczciwość i wiarygodność wyborów oraz fatalny stan bezpieczeństwa państwa za rządów Platformy. Jeżeli nie funkcjonuje system liczenia głosów, podawania ich do publicznej wiadomości, niech mi pan powie, co w Polsce funkcjonuje właściwie. Dobrze, zdaniem prezydenta, działa Państwowa Komisja Wyborcza. Gwarantami bezstronności, uczciwości i legalności wyborów są właśnie członkowie PKW. A zdaniem PKW gwarantem jej uczciwości jest dobra wola polityków. To oni decydują w Sejmie, w Senacie, jak ma działać Państwowa Komisja Wyborcza, jak ma działać Krajowe Biuro Wyborcze. Organizacja wyborów to rzecz kluczowa z punktu widzenia demokracji i suwerenności państwa. Jaką więc możemy mieć pewność, że nasze wybory były suwerenne? Piotr Wąż, Telewizja Republika.